Kiedyś była taka piątka Schetyny, a pytanie, jakie są teraz takie trzy najważniejsze punkty, którymi właśnie chcecie wygrać? Najważniejsze z naszego punktu widzenia punkty to jest tak, ekonomia, rzeczy związane z wyższą płacą, czyli program Premia za aktywność połączona z programem związanym z niższymi podatkami. Druga kwestia to jest ekologia, bardzo duży nacisk na ekologię, walka ze smogiem, ale również cała Puszcza Parkiem Narodowym, czyli te rzeczy, które się wiążą z faktem, że u nas w Koalicji Obywatelskiej są zieloni. W związku z tym musimy mieć ambitny program ekologiczny. Kolejna kwestia dla mnie bardzo ważna to jest edukacja. Edukacja otwarta, edukacja praktyczna, edukacja, która kształci człowieka, który krytycznie myśli o rzeczywistości. I edukacja uważam, że powinna być takim dowodem na to, że wierzymy, że jutro może być lepsze. I kolejnym elementem to są prawa człowieka. Prawa człowieka, prawa kobiet, prawa człowieka, jak również prawa mniejszości, ale przede wszystkim też powrót do państwa demokratycznego, czyli akt odnowy demokracji. No i oczywiście nie może zabraknąć zdrowia, bo wszystko będzie dobrze, jeżeli zadbamy o dobrą ochronę zdrowia. Takim mocnym orężem PiSu to jest 500+. Czy jest jakieś takie hasło po stronie Koalicji Obywatelskiej? Wyższa płaca. Dla najmniej zarabiających to jest nawet 614 zł więcej na rękę niż mają obecnie. Czyli 600+. 600 nie używałabym plus, bo myślę, że to plus już się źle kojarzy. Kojarzy się też z wieloma klęskami. Na przykład Mieszkanie Plus okazało się programem widmo. To jest program Premia za aktywność dla osób, które pracują, które chcą być aktywne, które wkładają swoje codzienne życie w rozwój kraju.